Cześć, jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Lionel Messi zainwestował w materac neutralizujący koronawirusa. Czerwona kartka za celowe kaszlnięcie? Nowe przepisy w Premier League. Musieliśmy jeść łajno. Antonio Conte ostro o władzach Interu Mediolan. Quique Setién postawi wszystko na jedną kartę? Bournemouth pożegnało Artura Boruca. Cristiano Ronaldo sprowadził do Juventusu specjalistę od mięśni. Wrze na linii Bayern Monachium Borussia Dortmund. Ja nie mam pytań, co wy robicie pod tymi filmami daily. Pod pierwszym filmem jest już 10 tysięcy łapek w górę, pod wczorajszym jest już 9 tysięcy łapek w górę. Niesamowite to, co robicie, super, że tak się zgraliśmy, ja wam daję codziennie film, a wy w zamian tak pięknie go odbieracie. No to co, jaki dzisiaj próg? Powiedzmy 5 tysięcy łapek w górę i widzimy się tutaj jutro z rana na nowym filmie. Swoją drogą jest już nas 277 tysięcy, lecimy po 300 tysięcy, dlatego jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, a interesujesz się piłką nożną, nie wiem dlaczego tego nie robisz, klikaj czerwony przycisk tam na dole. Bardzo dziękuję. Zapraszam także do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego footballteam.pl. Link do gry znajdziesz w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz dodatkowe 200 punktów energii na start. Gorąco polecam, widzimy się w grze. No i lecimy z newsami. Miłego oglądania. Sytuacja pandemiczna w Hiszpanii robi się coraz poważniejsza. Jesteśmy świadkami początku drugiej fali epidemii. Lionel Messi postanowił się przed nią zabezpieczyć, dokonując bardzo ciekawej i jednocześnie podejrzanej inwestycji. Argentyńczyk postanowił kupić za około 1000 euro specjalny materac, który jest w stanie w 99,84% zneutralizować koronawirusa. Według producenta jest to możliwe dzięki nanocząsteczkom zwalczającym wirusa. Jednak czy faktycznie można zaufać takiemu produktowi? Sytuacja w Hiszpanii jest coraz gorsza, dlatego też ludzie tam mieszkający chwytają się nawet najbardziej absurdalnych okazji, aby obniżyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja w Hiszpanii i Katalonii unormuje się. Pandemia koronawirusa wymusiła na piłkarskich federacjach wprowadzenie restrykcji, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Ciekawy zapis pojawił się w wytycznych dla sędziów Premier League na przyszły sezon. Angielski Związek Piłki Nożnej wydał nowe wytyczne dla angielskich arbitrów. W jednym z fragmentów możemy wyczytać te dotyczące celowego kaszlnięcia. Jeżeli sędzia jest pewien, że ktoś celowo i z bliskiej odległości zakaszlał w twarz przeciwnika lub innej osoby funkcyjnej, to musi podjąć działania zgodne z przepisem 12, czyli używanie obraźliwego języka lub gestu. Jeżeli incydent nie był na tyle poważny, by zasługiwał na czerwoną kartkę, to zawodnik może otrzymać żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. To nie jedyna wytyczna, która ma bezpośredni związek z pandemią koronawirusa. Sędziowie mają zwracać uwagę piłkarzom, aby ci nie pluli na murawę. Dodatkowo arbitrzy mają pośpieszać piłkarzy przy stałych fragmentach gry, aby ograniczone do minimum zostały bliskie kontakty między zawodnikami. Angielscy sędziowie stoją przed bardzo dużym wyzwaniem. Czy podołają, zobaczymy w przyszłym sezonie. Inter Mediolan w minionym sezonie wywalczył wicemistrzostwo Włoch, tracąc zaledwie jeden punkt do Juventusu. Antonio Conte udzielił ostatnio bardzo mocnego wywiadu, który może skutkować poważnymi konsekwencjami. W rozmowie z Sky Sport Italia Conte stwierdził, że klub nie szanował jego pracy oraz jego piłkarzy. To był ciężki rok na poziomie osobistym. Myślę, że zawodnicy nie dostali odpowiedniego szacunku, na jaki zasłużyli. Nie sądzę, żebym dostrzegł uznanie również dla mojej pracy. Wszyscy otrzymaliśmy bardzo niewielką ochronę ze strony klubu. Szkoleniowiec nie bał się skrytykować włodarzy klubu za brak współpracy. Musieliśmy jeść łajno przez miesiące i nie otrzymaliśmy żadnej ochrony. Mój problem polega na tym, że mam wizję, pewną ścieżkę, którą musimy podążać. Widziałem niedawno wywiad, którego Luciano Spalletti udzielił Interowi w 2017 roku. Jesteśmy teraz w 2020 roku i nic się nie zmieniło. Jeśli nie nauczysz się i popełniasz te same błędy, to jest po prostu szalone. Chcę mieć absolutną pewność, że nie mówię o rynku transferowym ani zawodnikach. Chcę, żeby to było jasne. Są to bardzo mocne słowa, które mogą zostać odebrane negatywnie przez władze klubu. Według włoskich mediów Conte za te słowa w najgorszym przypadku może zapłacić posadą. Na pewno będzie się z nich tłumaczył przed zarządem. Ostatnią nadzieją dla FC Barcelony na uratowanie sezonu jest Liga Mistrzów, która już niedługo zostanie wznowiona. Według hiszpańskich mediów Quique Setién chce wszystko postawić na jedną kartę i zaskoczyć rywali. Kataloński dziennik Sport donosi, że szkoleniowiec Barcy chce wprowadzić rewolucyjny plan do swojej drużyny. W najbliższym meczu z Napoli chce zagrać systemem 1-3-5-2.
Trójkę defensorów mieliby stworzyć Nelson Semedo, Gerard Piqué i Clément Longley. W rolę wahadłowych mieliby wcielić się Sergi Roberto oraz Jordi Alba. Środek pomocy mają stworzyć Frenkie de Jong, Ivan Rakitic oraz Ricky Puig przy absencji Busquetsa i Vidala. Linię ataku ma tworzyć duet Messi-Suarez. Ostatni raz Barca grała w takim ustawieniu na początku tego roku. Jest to szalony plan, który przy dużej dozie szczęścia ma szansę powodzenia. Artur Boruc ma już za sobą pierwsze treningi w Legii Warszawa, do której trafił z angielskiego Bournemouth. Prezes klubu postanowił oficjalnie podziękować Polakowi za lata spędzone w jego zespole. Neil Blake na oficjalnej stronie klubowej postanowił pożegnać byłego reprezentanta Polski. Artur Boruc odegrał ogromną rolę w najnowszej historii AFC Bournemouth i jest bez wątpienia jednym z najlepszych bramkarzy, jakich kiedykolwiek mieliśmy w zespole. Blake dodał, że pomimo malejącej roli Boruca na boisku, Polak wciąż odgrywał bardzo ważną rolę w szatni Bournemouth. Nawet gdy jego rola zmieniła się w ciągu ostatnich kilku lat, Artur był usposobieniem profesjonalizmu i mentorem dla naszych młodszych bramkarzy. Ale zawsze dawał do zrozumienia, że jego marzeniem jest zakończenie kariery w Legii Warszawa. I bardzo się cieszę, że to jego marzenie właśnie spełnia. Cristiano Ronaldo ostatnio zapowiedział, że w przyszłym sezonie stanie do walki o trzecie mistrzostwo Włoch z rzędu. Pomóc ma mu w tym człowiek, z którym przez wiele lat współpracował w Realu Madryt. Według doniesień włoskiego Corriere della Sera, Javier Santamaria, który przez ostatnie 16 lat pracował w Realu Madryt jako fizjoterapeuta, teraz związał się z Juventusem. Dlaczego? Mocno na to nalegał sam Cristiano Ronaldo, z którym Santamaria współpracował w Madrycie. Portugalczyk nazywa go czarodziejem mięśni. Współpraca tak im się dobrze układała, że Cristiano udało się włączyć Javiera do sztabu reprezentacji Portugalii na Mistrzostwa Świata 2014. W minionym sezonie zawodnicy starej damy bardzo często byli wyłączeni z gry przez liczne urazy. Przyjście Javiera Santamarii ma to zminimalizować. Od kilku lat Bayern Monachium i Borussia Dortmund są absolutnymi dominatorami na niemieckich boiskach. Ostatnio między tymi zespołami doszło do ostrej wymiany zdań w niemieckich mediach. Uli Hoeneß, który jest obecnie honorowym prezydentem Bayernu, postanowił skrytykować politykę transferową BVB w rozmowie z Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kiedy Dortmund kupuje wielce utalentowanego piłkarza, a ten gra dobrze, to kilka miesięcy później można usłyszeć albo z samego klubu, albo z zewnątrz, że będzie on kiedyś na sprzedaż. Myślę, że to nierozsądne. Jak piłkarz ma wchłonąć DNA klubu w 100%, skoro ma poczucie, że jest przedmiotem na sprzedaż? U nas tak nie jest. Pozyskujemy piłkarzy do Bayernu. Nigdy po to, by robić na tym interesy. Hoeneß nie musiał długo czekać na odpowiedź z Dortmundu. Na łamach Sport 1D do tych słów ustosunkował się dyrektor sportowy Borussii Michael Zorc. Uważam, że te wypowiedzi są dość aroganckie. Jeśli ktoś ma każdego roku 250 milionów euro więcej w torbie, to może być nieskromny. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Jeżeli się podobało, zachęcam do ocenienia filmu, subskrypcji kanału na dole. Bardzo mi to pomoże. Widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.